Płyty artystów otwartego klubu To Co Cieszyn cieszy od kilku miesięcy mieszkańców Cieszyna i okolic. Bardzo dużo płyt już się rozeszło. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu ludzie docierają do nas sygnały, że jeszcze je odbierają tutaj w Domu Narodowym, bo przypominam, że płyta jest do odebrania w Domu Narodowym, jeśli ktoś ma ochotę. Polecamy, zachęcamy. Ta płyta jest zbiorem piosenek przyjaciół, którzy w dalszym ciągu kontynuują swoją muzyczną przygodę również w innych postaciach. Inną postacią są m.in. teledyski. Po premierze płyty muzycy związani dotychczas z karaoke w browarze zamkowym nie zwalniają tempa. Teraz zapraszają już nie tylko do słuchania, ale także do oglądania. Z tej płyty powstały już dwa teledyski, które można już w sieci zobaczyć. Nagrała jedną Wiktoria i Kamila Ciupek nagrały swoje teledyski. W zeszłym tygodniu ukazał się mój teledysk do mojej piosenki z tej płyty. Natomiast przygotowane są teledyski do Klaudii i do Bostona. No to zaraz Klaudia, zaraz Boston, ale ja jeszcze muszę tutaj ciebie podpytać. No właśnie, jak wyglądała praca nad tym twoim teledyskiem? Czy chcesz tu komuś szczególnie podziękować? Czy jesteś zadowolony? Ja jestem bardziej niż zadowolony, bo teledysk produkował mi, zrobił, zmontował Boguś Dziadzia, dla którego to było pierwsze doświadczenie. Moje w sumie też, bo teledysk Trzej Bracia, który już jest od dawna w sieci, był takim wspólnym przedsięwzięciem naszym, społecznym. Natomiast tutaj tak konkretnie jest autor, jest twórca teledysku, no i Boguś po prostu rewelacyjnie spisał się. Bardzo ważne jest to, że teledysk tak naprawdę był troszeczkę zszywany, czyli muzycy występujący w tej piosence nadsyłali swoje filmiki, więc utrudnione zadanie dla twórcy, żeby połączyć kilka naszych ujęć z ich. No i mam nadzieję, że bardzo fajnie to wyszło. Jest już 1200 odsłon. Mam nadzieję, że zaglądniecie również i Państwo i powiększycie grono odbiorców tego teledysku. No na pewno też ten teledysk podlinkujemy tutaj pod tym materiałem. To ja pytam teraz o kolejne teledyski. Premiera przed nami, bo rozumiem, że jesteście w trakcie nagrań, czy już teraz montaż, jak to wygląda? To znaczy już jesteśmy na ukończeniu montażu, więc myślę, że na dniach ogłosimy premierę. No i cóż powiedzieć, no ja robiłam teledysk z Krzysztofem Pudą w social mediach, no dwójkę nad tym pracowaliśmy, no i myślę, że efekty będą ciekawe. To pierwsze takie doświadczenie właśnie przy nagrywaniu teledysku? Tak, to jest pierwszy teledysk, znaczy do mojej piosenki już raz coś nagrałam, właśnie też z Krzyśkiem, ale taki twórczy właśnie, co się więcej dzieje, to jest nasza pierwsza taka współpraca i mój pierwszy teledysk, także no jestem ciekawa, jak będą, jak to odbierą wszyscy publiczność. No mamy piękne miejsce, bo nagrywaliśmy to na Pustyni Błędowskiej, potem część scen było nagrywanych jeszcze w Cieszynie, ale tego już nie powiem gdzie, w Cieszynie. Natomiast no myślę, że będzie super. Ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że Krzysiek tak samo, więc dobrą robotę zrobiliśmy. Na jakim wy jesteście etapie? To znaczy my dopiero dwa dni żeśmy robili materiały do teledysku, robiliśmy jakieś już wczesne zdjęcia, z tym, że mój teledysk będzie bardzo mroczny, bo utwór też jest mroczny, jest to cieszyńskie tango kryminalne, w związku z tym wykorzystujemy aktualną porę roku, która jest również mroczna i musimy się tak uwinąć, żeby po prostu nam zima nie zniszczyła obrazu. No mrocznie, ale to gdzieś tutaj jakieś zaułki, zakamarki Cieszyna, czy gdzieś wychodzimy dalej? On powinien teoretycznie powstawać i w Pradze, i w Cieszynie, bo bohater spaja te dwa miasta, ale będziemy robić Cieszyn z Pragi, to na pewno, albo Pragę z Cieszyna. Chodzi o to, że w Cieszynie będzie kręcona i Praga, i Cieszyn. Ja nie miałam okazji was tutaj zapytać jeszcze o samą płytę. Czy to było takie wasze spełnienie marzeń? Jak w ogóle oceniacie tą płytę? Czy to jest to, czego żeście się spodziewali? No, jest to przede wszystkim wielkie zaskoczenie, że powstało to dziecko, bo na samym początku, jak żeśmy zaczęli śpiewać na karaoke, to w życiu nie przypuszczaliśmy, że takimi kolejami losu potoczą się tutaj nasze historie i że w jednym projekcie na końcu się spotkamy. Także jest to dla mnie naprawdę szokujące i zarazem motywujące, żeby robić coś dalej. Kolejny wspólny projekt to koncert w wykonaniu artystów przyjaciół Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. 21 listopada w niedzielę o godzinie 18. Kolejny koncert z cyklu Cieszyn śpiewa. Bo już wcześniej Cieszyn śpiewał Skaldów, Cieszyn świątecznie,
Cieszyn powstańcom, a tym razem dzięki przyjaciołom, bo to przede wszystkim trzeba podkreślić, Domu Narodowego, czyli artystom związanym z Cieszynem, z karaoke, z Domem Narodowym. Udaje się organizować te koncerty i bardzo się cieszę. Tym razem koncert będziemy wspominać artystów, którzy odeszli, a którzy pozostawili wielki dorobek muzyczny. Mam nadzieję, że zawitacie Państwo do Domu Narodowego. Darmowe wejściówki, drodzy Państwo, są do odebrania w Domu Narodowym. 150 miejsc. Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów. Serdecznie zapraszam.